Witam bardzo serdecznie, kochani, w kolejnym odcinku na kanale Dark Owen. Dzisiaj przed Wami F1 2020, no i będziemy walczyć na torze w Węgrzech, właśnie w wydarzeniu tygodniowym. Zobaczymy, czy uda nam się tutaj wywalczyć jakąś dobrą pozycję. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zróbcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał Dark Owen i wbijajcie na FB tutaj naszego kanału, czyli Dark Owen na Facebooku. No i słuchajcie, właśnie zaczynamy. Tak jak widzicie, McLaren F1 Team, zespół, no i oczywiście cel, zakończyć wyścig co najmniej na piątym miejscu, to jest tutaj założenie. No i zobaczmy, słuchajcie, co tutaj będziemy w stanie wywalczyć. Rozpoczynamy sesję, nie ma na co czekać, mamy tutaj od razu wyścig. Słuchajcie, miejmy nadzieję, że uda nam się chociaż tutaj zastosować nasz setup, aczkolwiek jeszcze nie miałem okazji, żeby z tego setupu na tym torze właśnie w F1 2020 skorzystać. Zobaczymy, słuchajcie, co tutaj się uda zrobić. No, w zeszłym tygodniu troszeczkę zamieszanie spowodowało, że nie udało się dokończyć. Jednak przesada dotycząca poziomu trudności, naprawdę, słuchajcie, nie byłem w stanie starym Ferrari osiągnąć chociaż podstaw. No i dobra, jesteśmy, słuchajcie, Carlosem Sainzem zespołu McLaren F1. No i cel tutaj mamy zakończyć ten wyścig przynajmniej na piątej pozycji. Wbijemy sobie setup, co prawda jeszcze z tego setupu nie miałem okazji tutaj na torze skorzystać, no ale słuchajcie, testowanie na żywym organizmie jest najlepsze. No dobra, dziewiąta pozycja, zaczynamy, słuchajcie, piękne słoneczko na torze w Węgrzech, no i zaczynamy w takim razie gonitwę tutaj po miejsce piąte. Okej, Hamilton, tutaj dostaliśmy informację, że ma najszybsze okrążenie, także jedzie szybko. No, zbliżamy się do Raikkonena. Tutaj trzeba będzie uważać. No, troszkę wciśnięcie, ale się udało. Dobra, i jedziemy dalej, słuchajcie. W tej chwili, no, już jedna pozycja mniej. Zobaczmy, ósma pozycja. Zbliżamy się do Grożana. No, udało się wcisnąć. Dobra, i walczymy dalej, walczymy dalej. Zaciekle, słuchajcie, musi to być najlepsze tempo. Ależ tutaj na wyjściu. Dobra, zbliżamy się chyba do kolegi z zespołu Norrisa. Wyjście na prostą i pierwsze kółko za nami. Dobra, zobaczmy na opony, 11%. No, oszczędzać nie zamierzam. Dobra, i zaczynamy gonitwę. Słuchajcie, trzeba to naprawdę zrobić mądrze, żeby oczywiście naszego kolegi z zespołu tutaj nie zaskoczyć czymś. No, to jeszcze nie jest miejsce do wyprzedzania. No. Zrobił nam miejsce, ale troszeczkę za mało. Musiałem troszeczkę ostrzej zakończyć tą walkę. Dobra, na razie tutaj bez kar. To jest też założenie, żeby tych kar oczywiście było jak najmniej, bo one oczywiście tylko nam przeszkadzają tutaj niepotrzebnie w dobrym wyniku. Dobra, walczymy dalej. No, zbliżamy się do Giovinazziego. Na razie tylko środkowy sektor na zielonym. Dobra, Giovinazzi na twardym ogumieniu. No tutaj raczej nie powinniśmy mieć kłopotu z jego wyprzedzeniem. Co on robi? Dobra, mamy DRS. Wyprzedzanie. Dobra, nie było z tym kłopotu. Okej, mamy jeszcze DRS-a. No i oczywiście piąta pozycja. W tym momencie do Ricardo strata 20 sekund. No, nie wiem, czy to jest do zrobienia. Jeszcze mamy lagi.
No, będziemy się oczywiście tutaj starali jak najszybciej dojść tego Ricardo, ale czy to jest w ogóle możliwe do zrobienia? Jeszcze tutaj, jak widzicie, mamy jakiegoś dublowanego kierowcę. No, zbliżamy się, zbliżamy. Drugi sektor na zielonym. Toż to Russell. No, miejmy nadzieję, że nas przepuści bez problemów. Dobra, i pełny gaz, pełny gaz. Zobaczmy, 15 sekund. No, minuta 19, 249, także jeszcze naprawdę dużo, dużo tutaj do życzenia można zostawić. No, jeszcze coś tutaj się wydarzyło. Dobra, my musimy gonić, słuchajcie, naprawdę. Czy jesteśmy w stanie przegonić Ricardo tutaj? Jaj, ścięty mocno teraz. Ale wypchnęła mnie troszeczkę prędkość. Pierwszy sektor na czerwonym. No, 11 sekund do Ricardo. Jeszcze daleka droga. We have 5 laps of fuel remaining. Dobra, paliwo powinno wystarczyć. No, teraz nam nikt tutaj nie przeszkadza. Chociaż ten trzeci sektor powinien być na zielonym. Miejmy nadzieję, że tak będzie. Tak jest, ale niedużo się udało poprawić ten czas. No dobra, 8,5 sekundy. Także normalnie zjadamy asfalt za Ricardo. Już go widać na mapce, słuchajcie, już się zbliżamy. Jeszcze jedno kółko będzie potrzebne. Ale już jesteśmy blisko, 6,6. Dobra, tym razem czysto. Aj, normalnie wypchnęło nas tutaj. Nie, to nie Ricardo. Jeszcze jakiś dubel po drodze. Toż to Ferrari będzie nas tutaj przepuszczać, Leclerc. Dobra, ładne tempo mamy, dobre miejsce, praktycznie bez straty żadnej czasowej zostaliśmy przepuszczeni. No i słuchajcie, poniżej 4 sekund do Ricardo. No, zobaczmy. Dobra, troszeczkę musimy podgonić. 2 i 2. To musi być to kółko. Aj, troszkę błąd. Zobaczcie w ogóle, co się stało na tym torze. Normalnie jakby śnieg miał zacząć padać. Było takie piękne słońce na początku. Dużo gorsza przyczepność zaczyna się robić. A my już, słuchajcie, jesteśmy bardzo, bardzo blisko Ricardo. Bardzo blisko. No, trzeba było poczekać. Naprawdę, nie ma co ryzykować, słuchajcie, dużej straty. Mamy go na widelcu, więc tylko kwestia dobrego miejsca i możemy zacząć wyprzedzanie. Ale też, żeby nie było, wcale się nie daje. Dobra, to jest to miejsce. To jest to miejsce. Tutaj musiało nastąpić wyprzedzenie. Dobra, mamy no następny 12 sekund, także to już bez szans raczej. Dwa kółka zostały. Dobra, no będziemy grzać teraz. Do Bottasa. Co prawda, Bottas też na miękkiej oponie.
To nie będzie takie proste. No też trzeba uważać. Zobaczcie, zupełnie inaczej się jedzie. Wiatr normalnie, słuchajcie, gna tutaj liście. No jest zielony sektor pierwszy. No nie mamy wyjścia, trzeba tutaj było przyspieszyć, ale mówię, dogonienie Bottasa raczej niewykonalne. Ale spróbujmy się zbliżyć na maksa, jak to tylko możliwe. 8,4 w tej chwili. 8,2. No, poniżej 8 sekund. A my się już niestety meldujemy tutaj na ostatnim kółku. No, raczej nie damy rady dogonić Bottasa. Dobra, bateria teraz na fulla, na wszystkich prostych. I grzejemy. 6,5 sekundy. Nie, no niewykonalne. Jeszcze mamy tutaj dubla. Magnussen musi nas puścić. Dobra, uda się bezinwazyjnie to przeprowadzić. Ależ tutaj ryzyko podjęte na tym zakręcie. Naprawdę tam nieźle już wywaliło nas na zewnętrzną. Ajajaj, nieczyste to wyjście. No, 4,5. Ależ już ich widać, słuchajcie, naprawdę jeszcze jedno kółko by się przydało. No to wtedy można by było poszaleć. Zaraz będzie poniżej 3, no ale to już faktycznie zbliżamy się do końca. Jeszcze błąd na koniec, na wyjściu tutaj, niezły poślizg. Dobrze, i tak uważam, słuchajcie, no w miarę się udało, czwarta pozycja, zrobiliśmy to, słuchajcie, mamy to zrobione, czwarta pozycja jako właśnie Carlos Sainz, no naprawdę tam, słuchajcie, 3 sekundy, kierowca dnia, no nie mogło być inaczej, słuchajcie, nie mogło być inaczej. Przecież ładnie tutaj poszliśmy ostro w tempo, nie ma nas na podium, niestety, nie ma nas na podium. Było bardzo blisko, bardzo blisko. Jeszcze, słuchajcie, naprawdę jedno kółeczko i można by było tutaj rozmawiać o podium. No ale cóż, na razie Red Bull, Ferrari i Mercedes, Bottasa. No i zobaczymy, słuchajcie, co tutaj osiągnęliśmy w naszej sesji naszego wydarzenia tygodniowego na Węgrzech. Naprawdę ciekawy jestem, co tutaj się uda zrobić. 840 pointsów. No i dobra, tak jak widzicie tutaj wyniki, minuta 18.431, no naprawdę blisko, albo no, ale jeszcze do Hamiltona tutaj daleko. Dobrze, zobaczmy dalej. Premia 225.113, to się udało właśnie w tym wydarzeniu osiągnąć. No zobaczmy, słuchajcie, co tutaj jeszcze na nas dzisiaj czeka, właśnie jeżeli chodzi o kwestie właśnie tego wydarzenia tygodniowego. Mamy to zrobione, cel wykonany, 577 pozycja dopiero na dzień dzisiejszy, także no naprawdę zobaczcie, tutaj daleko, no ale cóż, mamy to zrobione, słuchajcie, także jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zróbcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał Dark Owen, wbijajcie na Facebooka, no i oczywiście widzimy się w kolejnym odcinku z serii F1 2020. Trzymajcie się, do zobaczenia, hej!